dobry Państwu, jak tam Wasz dzień dzisiaj mija? Ale kurde, super, jest fajnie ciepło. Zostało tylko jeszcze kilka dni do mojego wyjazdu do Austrii, gdzie będę wiózł towar tam i z powrotem w ciągu dwóch dni. Czyli pakuję, znaczy w sumie trzy dni, bo to zajmuje, bo to tak, pakowanie wieczorem w piątek, wyjazd w sobotę rano i no i powrót wieczorem w niedzielę. Także będzie się działo, będę to wszystko nagrywał. Wszystko będziecie mogli zobaczyć sobie, ale teraz przed tym w ogóle całym zamieszaniem, które będzie. Dzisiaj mamy, co dzisiaj jest? Środa? Środa dzisiaj jest. Więc chciałbym powiedzieć, co będę robił, żeby przygotować się do wyjazdu. Oczywiście tak, będę jechał swoim autem, czyli tym Renault Masterem, o którym opowiadałem już tam kilka odcinków wstecz. I teraz tak, jak już wiecie, z poprzednich odcinków byłem już u mechanika, bieżące takie sprawy zrobić sobie z autem, tak dalej, tak dalej. No i też po części jest przygotowanie do wyjazdu, bo tam wiadomo, olej był wymieniany, tarcze, hamulce, tak dalej. Więc to już jest jakby częściowo mam zrobione. No i oczywiście ręczny, bo ręczny już nie działa, gdzie ręczny mi teraz działa. Zawsze zaciągam ręczny, jak gdzieś zaparkuję samochodem, bo miałem dwie sytuacje w swoim życiu, gdzie nie zaciągnąłem samochodu i jak akurat tak trafił, żeby się stoczył samochód do tyłu, a to opowiem może w innym odcinku. No, więc tak, pierwsza rzecz, którą chcę zrobić teraz przed tym wyjazdem, to po prostu tu wyczyścić. Wziąć tapicerkę, wyczyścić, siedzenia tak samo wyprać, mam odkurzacz biorący, więc fajnie było wyprać. Bo naprawdę się źle jeździ samochodem w dłuższe trasy, w samochodzie, w którym jest po prostu brudno, w którym jest syf. A jest syf, bo widzieliście na Facebooku, rzuciłem kiedyś zdjęcie, jaki syf jest w aucie. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam na Facebooka, dostawczakiem. Tam wszystko na bieżąco prawie jest. Też dopiero zaczynam z Facebookiem i także to tak jest jeszcze mało rzeczy, ale będzie dużo, zobaczcie, zobaczcie. No. Więc tak, jak sprzedam sobie to, tutaj cały jest samochodzik w środku, to oczywiście muszę sprawdzić żarówki, przód, tył, to jest bardzo ważna rzecz i muszę zobaczyć, czy mam kamizelkę, nie mam? A mam kamizelkę, Ludzie, jedźcie z drogi, kurde. Nie poczekałem, kurde, aż przejedę auto, tylko no przyszli, jak jadę auto, kurde. No, kamizelkę muszę mieć odblaskową, musi być kamizelka odblaskowa. Z tego co pamiętam, nawet w Czechach jest przepis taki, że kamizelka musi być, jeżeli jedziecie osobówką, nie tylko, że musi być w samochodzie, ale musi być pod twoim siedzeniem kierowcy, czyli tak, żebyś miał dostęp do tej kamizelki, siedząc w aucie. No wiadomo, apteczka nie dlatego, że jest wymagana, bo w niektórych krajach nie jest wymagana apteczka, tylko dlatego, że chcę ją mieć, bo no różne rzeczy zdarzają się na drodze, nie wiem, mogę się przeciąć, mogę się, no to co prawda jadę do cywilizowanych krajów, ale zawsze warto apteczkę mieć. I co, z zapasową oponę mam, muszę tylko sprawdzić sobie, czy jest napompowana, podnośnik mam, trójkąt też mam, to są takie najważniejsze rzeczy, które trzeba sprawdzić przed wyjazdem, no i które trzeba tak samo zrobić, nie? Czyli przełożyć tą kamizelkę, to posiedzenie muszę, bo mam tu z tyłu. Co jeszcze? Nawigację? No nawigację nie, znaczy mam w telefonie nawigację, ale jakoś nie lubię używać jednej rzeczy do dwóch rzeczy, nie? Nie lubię w sensie telefonu mieć do dzwonienia i do nawigacji, chyba że to jest konieczne. Więc mam taką nawigację Garmina, stara bo stara, ale jest naprawdę, nigdy mnie nie zawiodła. Chociaż zawsze kurde, ta nawigacja zawodzi osobom, które pożyczam jakoś, jakimś cudem, nie wiem, czy nie potrafią obsługiwać jej, czy co, ale mnie jeszcze nikt nie zawiodła, a naprawdę przejechałem sporo kilometrów. Ostatnio właśnie patrzyłem na swój profil tej nawigacji i przejechałem około 25 tysięcy kilometrów z tą nawigacją. Plus tam jeszcze więcej było, bo tylko że zostało niestety resetowane, jak baterię wyciągałem, bo wymieniałem baterię tam 3 lata temu, więc przypuszczam, że tam jest dużo więcej kilometrów na tej nawigacji przejechane. Ona tylko była używana właśnie do dłuższych tras. I co ważne, mam tak, mapy nowe wgrane na nawigacji. Kupiłem sobie, bo wiadomo, drogi się zmieniają. Ważne jest, żeby była nowa mapa. Oraz kupiłem sobie punkty ostrzegawcze o fotoradarach, punkty kontroli drogowej, fotoradarach czerwone światło, tak dalej, tak dalej, spoilpointa. Tam mają w ogóle nie tylko na Polskę, ale na Europę te punkty, więc jest naprawdę polecam. Warto sobie kupić ten pakiet. I co? Oprócz tych punktów mam jeszcze wgrane te parkingi bezpłatne, miejsca postojów, jakieś tam stacje paliw. To też jest ważne, jak gdzieś jedziecie za granicę. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o nawigację.
Oczywiście auto tak samo muszę umyć z zewnątrz, nie tylko w środku, bo mam super zajebistą, nie, naprawdę mam fajną reklamę na aucie firmy, w trzech językach, w czterech w sumie, więc idealnie pasuje na ten wyjazd. Polski, angielski, niemiecki, hiszpański. Bardzo, bardzo dobra forma reklamy. I powiem wam szczerze, nie wiem czy to już mówiłem, czy nie mówiłem, tego, kurde, no jedźcie, chyba nie mówiłem jeszcze wam tego, że 80, czy może tam 75% moich klientów właśnie łapie nie z internetu, nie tam jakoś pod tą pantoflową, czy jak tam zwał, tylko właśnie z reklamy na tym aucie. Naprawdę jest dobrze zaprojektowana, sam to wymyśliłem, tą reklamę, wiecie, muszę wyprzedzić. Trzeba zachowywać zawsze odstęp duży od rowerzysty, żeby nie potrącić. No, sam wymyśliłem tą reklamę. Oczywiście nie naklejałem sam reklamy, ani nie drukowałem na plotarach, bo nie mam plotara, więc to zleciłem firmie naprawdę dobrej. No, opony mamy tak samo na letnie zmienione, więc no, raczej nie powinno... No, teoretycznie ale tam w południowe, zachodnie część Austrii, więc w śniegu, no, tam jest niby teren górzysty, więc nie wiadomo jak tam jest ze śniegiem. Muszę zobaczyć kamerkę, ale no, no, no może nie będzie na drogach, nie? Powinno być okej. Okay. Na pewno powinno być okej. Okay. Take a body's higher than high.